Z tej strony wujek Timo, zrobimy sobie drugi scenariusz, chińscy komandosi. Chińscy komandosi będą próbowali zaatakować Tajwan, naszego sprzymierzeńca. Military experts have debated for centuries whether command is a science or an art. Truth is, it's both. A great one has an intangible instinct for feeling his men, his enemies, and knowing the moment to strike. Naukowcy i uczeni przez lata, przez generacje, przez setki lat dyskutowali, czy dowództwo to jest sztuka, czy nauka. Prawda jest taka, że to są dwie te rzeczy naraz. Dobry dowódca zna swojego nieprzyjaciela i możliwości swoich wojsk, swoich militariów. To jest właśnie nauka. I wie, kiedy uderzyć, a kiedy uciekać. To jest właśnie sztuka. Dobra, jesteśmy... Mamy północny sektor patrolować. Mamy zatopić jakiekolwiek chińskie patrolowce, które będą 50 mil od Tajwanu. Jest bardzo dużo cywilnych. Jest bardzo dużo cywilnych statków rybackich. Tych nie atakować. Ok. Mamy pierwszy statek. To jest statek cywilny. Spoko. Pierwsza rzecz w tym... Wypuszczamy wszystkie te, co mamy, helikoptery. Okej. Okay. Niedobrze. Jest! Mamy pierwszego nieprzyjaciela. Pokazał się od razu, tutaj, Huang Fen, PCFG, rakietowy kutyr, jest bardzo blisko, jest cholernie blisko. Wypuścił rakiety. Kill, 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 kill. To są Styx SSM, to są rakiety przeciwko naszemu statkowi. Jest bardzo blisko nas, ale oberwał. Następna rakieta, kill, 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 kill. Take it out, trzeba je wziąć. Jest bardzo blisko, o kurwa mać. Kill, kill, kill! Zabić to. Oh fuck, jest bardzo niedobrze. Jak widzimy, tutaj poszły odłamki tej rakiety, co została zniszczona. Następna. Kill, 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 kill! OK. Fucking A! Ale sieje rakietami do mnie i to jest taki malutki kuter. Dobra, wysyłamy harpona na niego. Ja pierdolę, ale on sieje. Następna rakieta! Z tej strony. Okej, trzeba mu włączyć sensory. Surface search. Kill, 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 kill! Ja pierdolę, następne są rakiety. Ale sieje. No to mi się nie podoba. Zabrakło mu rakiet. Ja pierdolę. Fuck! Okej, rozwaliliśmy go. Rozwaliliśmy też tego. Mamy damage 57%. Jest bardzo niedobrze. Rozpierdolisz tą rakietę. I tego harpuna. Pierdolnąć go harpunem.
bo to już jest za dużo tutaj. Teraz tą rakietę. Jest bardzo niedobrze, jest bardzo niedobrze. Jak widzimy, to są Huangfen. To są malutkie kukry torpedowe chińskie. I one są bardzo niebezpieczne. Właśnie następna rakieta właśnie poszła. Kill it. Następnego harpuna. Ile mamy tych harpunów? Jeszcze 4. Jest ok. Zobaczymy, czy tutaj rakiety przejdą. Ale oberwaliśmy. 57% oberwaliśmy. Bardzo źle. Mamy zabitych i rannych. Misja jest jeszcze nieskończona. On następną rakietę strzelił. Kurwa mać. Okej, to jest harpun. To jest harpun. Lecą na niego dwie rakiety. Przeciw statkom. Tutaj leci Styx na mnie. Znowu wpuścił następną rakietę. Kurwa mać, to jest bardzo niedobrze. Tu lecą nasze samy, a tu następny harpun. Okej, tamta jest zniszczona. Puścimy dwie rakiety sama na niego. Dobrze, że nam systemy bojowe nie rozwaliło. Ale on sieje tymi rakietami. Classify, to jest chyba cywilny, bo nie strzela do mnie. Okej. Rozwalił mojego pierwszego harpuna. On strzela działkami, szybko strzeli mi do niego. Więc pierwszego harpuna rozwalił. Ale drugiego... jest zabity. Okej, harpunem go rozpierdoliliśmy. Następną rakietę puścił, zanim zginął. Więc jest okej. Puściliśmy trzy harpuny na niego, troszeczkę za dużo, ale spoko. Jest walka na śmierć i życie. Leci na niego rakieta. Nie trafiła. Następna nie trafiła. Następna rakieta przechwytująca. Fuck! Okej, ta rozpierdoliła go. To jest rakieta. Dlaczego jeszcze go nie widzimy? Jesteśmy damage, bo w ogóle stoimy. Stoimy w wodzie. Nie możemy manewrować. Rakiety wypuścić na niego. On to rakiety wypuścił, zanim zginął. No to jest dramat. Stoimy w wodzie, nic nie możemy manewrować. Fuck! Fuck! Coś ta rakieta za bardzo się zbliża do nas. Prosimy ją jebnąć. Okej, mamy ją. Więc ten też jest zniszczony. Ten jest w ogóle na dnie morza, jak widzimy. Więc jest okej. Przestali strzelać. To znaczy, że chyba... Natomiast tutaj helikoptery strzeliły torpedami. Dobrze było, żeby te torpedy nie poszły na ten rybacki statek. Bo one szukają teraz wroga. A my nie możemy go zniszczyć, tych torped. Engage track 3364. O kurwa. No przepraszam was cywile, ale prosimy zwiewać. Dobra, jeszcze rozpoznamy tutaj.
Stop, 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 stop. Co to jest? Czy to nie jest przypadkowo rakieta? Oh my goodness, trzeci mamy statek nieprzyjaciela. Jest trzeci statek chiński się pokazał. Neutral surface, ok. Mamy mały problem, nie możemy strzelać naszymi rakietami. Bardzo źle. Sprawa całkowicie spieprzona. On będzie teraz siał na mnie tymi rakietami, natomiast on nie jest chyba nawet w zasięgu naszych harpunów. O fuck, nie oberwał. Order turn to engage, co to znaczy? To znaczy, że on ma... Oh my goodness! Następny statek nieprzyjaciela. Nie możemy zwrócić burty, żeby wystrzelić do niego rakiety. Więc całkowita plama wujka Timo. To jest koniec. My chyba w ogóle toniemy. Tak, żeby wystrzelić tą rakietę, musimy burtę dać. Jedyne, co możemy zrobić, to helikoptery. No ale to nam nie wyjdzie. Nie mogę go rąbnąć. Więc mam pełno tych chińskich. Okej, okay, czy te helikoptery mogą ich zajebać? Ponieważ helikoptery to są też nasze systemy bojowe. I got him. No zobaczymy. Ma dwie torpedy. Nie wiemy, co to jest. Mamy jeszcze nierozpoznanego. To może sensory surface search wyłączysz? Ty też surface search wyłączysz. Będziesz mniej widoczny do nieprzyjaciela. Będziecie gorzej namierzać. Wystrzelą oni teraz torpedy do nieprzyjaciela. Oni nie podeszli... Tak, oni nie mogą strzelić do nieprzyjaciela. Ponieważ jestem taki rozwalony, że nie mogę zwrócić się burtą, żeby wystrzelić te rakiety. To straszne. Jestem całkowicie siedzący cel po prostu jestem. Ten statek nic nie może zrobić. Jedyny ratunek to nasze helikoptery, które właśnie będą podejdą do nieprzyjaciela i mam nadzieję, że wystrzelą. Nie, on nie ma, wiecie czemu nie? Ponieważ on nie ma torped. On już wystrzelił dwie torpedy. Natomiast ten ma dwie torpedy. Ale nie chcę go zaatakować. Engage with Mark for Torpedo. Ok, rzuciliśmy torpedy na niego. Rzucimy drugą torpedę. Spierdalamy do bazy, żeby wziąć nowe torpedy. No tragedia. Drugi, oba helikoptery muszą teraz wylądować.
Okej, na szczęście ten jest rybacki. Zobaczymy, czy te torpedy dojdą do niego. Powinny do niego dojść. Powinny go pierdyknąć. One się same naprowadzają. Mam taką cichą nadzieję, że to pierdyknął go. Jest statek, już widzimy go tutaj. Statek zwiewa, on jest bardzo szybki. Ale nasza torpeda jest szybsza. Goodbye. Okej. Okay. Rozwaliliśmy tamtego. Teraz trzeba, żeby nasze helikoptery... Flight deck. Launch. Okej, on wylądował. Teraz helikopter się powinien dozbroić na nowo. Przynajmniej taki jest plan. Turn to base. Mamy helikopter. Niech zapierdala, ma nowe dwie torpedy załadowane. Najgorzej, że tu jest ten cywilny i te torpedy mogą tamtego rąbnąć cywilnego. Ale to nic, będziemy bronić statku. On chyba wystrzela wszystkie rakiety po Hoku 1 PCFG, czyli rakietowy kuter. On... ma mniej, jak widzimy, rakiet. Ma tylko dwie wyrzutki, więc on ma mniej rakiet. Patrzymy na torpedy. Jeszcze nie jest w zasięgu. Ok, spoko. Ty masz wracać do bazy, powiedziałem. Ok. Nasze helikoptery teraz. On... jaka jest szybkość helikoptera? 83 węzły, natomiast ten ma 18 węzłów. Co jak widzimy, te kutry są cholernie szybkie. Zaraz będziemy w zasięgu. Torped. Jest w zasięgu torped. His history. Torpeda poszła. On się coraz bardziej zbliża do Tajwanu, więc chcemy, żeby ta misja nam się udała. To jest chyba ostatni statek tutaj w tym scenariuszu. To powinno być ok. Na szczęście ten cywilny uciekł z tego rejonu działań naszych bojowych, więc powinno być ok. Nie. Engage with torpedo. Niech wystrzeli drugą torpedę także, bo on pierwsza może wymanewrować. Teraz ty wracasz do bazy. Nie masz już torped i tak. Natomiast pierwsza ta nasza torpeda. Czy widzimy już statek tutaj? Pierwsza torpeda nie... wymanewrował ją statek. Ale teraz druga torpeda go dosiągnie. Drugi okręt. Druga, ta sama torpeda, ale musiała zakręcić, bo on ją wymanewrował i misja się skończyła. Więc w cudzysłowie wygraliśmy tą misję. Wygraliśmy.
Nasz statek siedzi na wodzie, jest bezbronny, rakiety nie strzelają, ma ponad 50% damage, mamy zabitych, rannych, wszyscy kwiczą i krwawią, więc jest cudownie i wspaniale. Misja niby zakończona, no obroniliśmy Tajwan przed komandosami Chińskiej Republiki Ludowej, ale nasz statek jest rozpierdolony. Są miliony dolarów, biliony dolarów zostały zniszczone przez parę złotówek, kutry rybackie uzbrojone rakiety. Ha! 72% na 100% punktów dostaliśmy, więc Valley Forge jest rozwalony. Dalej. Ile mieliśmy kontaktów nieprzyjaciela? 4. Przyznam się, że zagrałem ten scenariusz przed tym wideo nagrywaniem i były tylko 2 nieprzyjacielskie kutry. A teraz są 4, więc jak zaczniemy jakiś taki scenariusz i myślimy, że go rozgryziemy, to nieprawda, bo ilość wrogów i jacy to wrogowie to jest losowa w parametrach tego scenariusza, więc nie wiemy, czy jest 2 kutry, czy 1, czy 4 nieprzyjaciela, może i więcej następnym razem, więc... Zadanie zostało wykonane, Special Forces komandosi zostali zatrzymani. Replay. Hoku 2, Huang Fen i Hoku. Hoku 1. Hoku 2 i Hoku 1 to są chyba... to są chyba różne typy. Hoku 1 i Hoku 2. Muszę zobaczyć to. Tu już strzelamy do niego. On sieje do mnie z bliska. Zbliżył się z bliska od razu i sieje do mnie rakietami. Desperacka obrona. Tu ten rąbnął następną rakietę z daleka, więc ten jest blisko i sieje do mnie tymi rakietami strasznie. I tu oberwałem od niego. Tu idzie... Tu został zniszczony harpun, ale ja też oberwałem. Teraz ten zaczyna siać do mnie rakietami, Styx. No i widzimy, co się działo. Z ciekawości chcę zobaczyć Chiny. Hoku 1 i Hoku 2. Hoku to jest atak craft missile, czyli rakietowy, szybki kuter do ataku. Rakietowy, prawie 79 ton, 88 stóp, feet, ma tylko 17 ludzi, 2 oficerów w tym. Ma 2 wyrzutnie styksów, tak to wygląda w rzeczywistości. A Huang Fen jest większy, ponieważ on ma 4 wyrzutnie i ma inny typ rakiet, ma Seersucker. To jest nasza natowska nomenklatura. Ponieważ na przykład Polska, czy Chiny, czy Niemcy mają swoje własne nazwy rakiet, czy broni, natomiast Amerykanie i NATO mają swoją własną, żeby wszystkie kraje, co są w NATO, jak ktoś powie Seersucker, to wszyscy wiedzą, że chodzi o chińskie rakiety HE-2. One są na 43 mile nautyczne i prawie jednego macha wyciągają te rakiety, czyli są bardzo niebezpieczne. Chińska Republika Ludowa miała 30 tych kutrów, wtedy jak ta gra była wydana. Jak to wygląda? No tak, mają 4, widzimy, wyrzutnie. Bardzo niebezpieczny statek. No! I to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym wideo.